Człowieku, nie widzę Twojej twarzy, ale mówię teraz prosto do Twojego serca. Czy stać Ciebie na to, by przeżyć swoje życie i minąć się z prawdą o Bogu? Czy stać Ciebie na to, by przeżyć swoje życie i minąć się z prawdą o Bogu? Czy stać Ciebie na to? Czy stać Ciebie na to, by przeżyć swoje życie i minąć się z prawdą o Bogu? Czy stać Ciebie na to, by przeżyć swoje życie i minąć się z prawdą o Bogu? Czy stać Ciebie na to? Czy naprawdę Ciebie na to stać, by przeżyć swoje życie i minąć się z prawdą o Bogu? Czy stać Ciebie na to? Czy naprawdę Ciebie na to stać? Gdy miałam 17 lat, otarłam się o śmierć. Byłam na koncercie rockowym i znalazłam się w potrzasku w płonącej hali Stoczni Gdańskiej. Gdy poczułam żar płomieni na swojej twarzy, uświadomiłam sobie, że tu już jest koniec. Że właśnie w tym momencie kończy się moje życie. I przyszyła mnie przerażająca myśl, że już nigdy więcej nie zobaczę światła. Było ciemno i wiedziałam, że w tym momencie żegnam się ze swoim życiem. Już nigdy więcej nie zobaczę światła. Muszę wam powiedzieć, że to było straszne uczucie. Śmierć stała się tak realna, tak dotykalna dla mnie w tym momencie. Uświadomiłam sobie, że nie żyję tutaj na ziemi wiecznie. I to był pierwszy moment przełomu w moim życiu. A później zbudziło się w moim sercu pragnienie poznania prawdy o Bogu. I zrodziło się w moim sercu właśnie to pytanie. I to przekonanie, że nie chcę przeżyć swojego życia i nie poznać prawdy o Bogu. Uświadomiłam sobie, że nie stać mnie na to, żeby przeżyć swoje życie i nie poznać i minąć się z prawdą o Bogu. I Bóg odpowiedział na pragnienie mojego serca i dał się doświadczyć. I dał mi doświadczyć swoją miłość. To było pierwsze, co dał mi doświadczyć. To właśnie to, jak bardzo mnie kocha. I chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest bardzo kochającym ojcem. To jest Bóg, który bardzo kocha swoje dziecko. Tylko pytanie, czy chcesz odpowiedzieć na Jego miłość? Czy chcesz odpowiedzieć na miłość Ojca? Czy chcesz się odwrócić?
Czy chcesz odwrócić się od tak wielkiej miłości? To jest Twój wybór.